Ta suknia ma bardzo, bardzo długi tren. 3 metry tutaj się kryją z tyłu. Dobrze, może weźmy tą z takim bardzo długim trenem. No, zobaczymy, jak ona sobie z nim poradzi. To idziemy. Tak. Piotr naprawdę przejął się tym marzeniem Wei o długim trenie i zaserwował jej suknię z prawdziwie mega długim ogonem. Ojej! Mi się nie podoba tym razem, bo moim zdaniem, że ja z Wei mamy bardzo podobne figury, w sensie, że jesteśmy krótsze, to nie pasuje do końca taka sirena, tak, sirenka. Ja wiem, o czym Tinsy mówi, bo Tinsy mówi o tym, że na Tajwanie kobieta musi być bardzo, bardzo szczupła, tak? Mhm. Więc tak jak mniej więcej Tinsy wygląda, tak? Albo jeszcze bardziej. Mhm. Wei ma bardziej, jak my to nazywamy, seksowne kształty, tak? Seksowne? Ale... Nie grube? Nie, seksowne. Więc, ale mi się to podoba i uważam, że wygląda bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że wiele kobiet w Polsce chciałoby mieć taką figurę jak Wei. Zdecydowanie polskie kanony piękna są różne od tych azjatyckich. Ta sukienka jest trochę za grzeczna.